Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj temat poświęcony warozie, a konkretnie leczeniu pszczół z warozy. Nie chcę się dzisiaj skupiać na wiedzy teoretycznej, jaką posiadam, na temat stosowania wielu środków i kwasów organicznych, tylko chciałbym z praktycznego punktu pokazać Wam to, co ja stosowałem, to, co jest godne uwagi, bo tylko na taki temat mogę się wypowiadać, to, co przedstawiłem. Nie chciałbym tutaj jakiejś teorii, bo od teorii na temat leków są inne osoby, nie ja. Ja chciałbym tylko praktycznie pokazać Wam przy użyciu tych leków, które są zarejestrowane, oraz kwasów organicznych, które ja stosowałem w swojej pasiece i które dalej stosuję i dzisiaj nawet stosuję, i pokażę Wam efekty. Środki, jakie ja używałem i używam dzisiaj do leczenia pszczół z warozy, to jest amitraza w formie pasków Biowar 500 lub odymienie poprzez spalenie tabletki apivarolu. Stosowałem też flumetrynę i to jest substancja, lek się nazywa Bajwarol. Oba te leki są dopuszczone i są do nabycia u lekarza weterynarii na receptę. Stosowałem kwas szczawiowy i mrówkowy w formie pasków, kwas szczawiowy oraz sublimacji. Chciałbym na samym początku, dla wielu to będzie oczywiste, ale przedstawić różnicę pomiędzy paskiem a odymieniem czy sublimacją, nawet jeśli to jest ta sama substancja czynna, ten sam kwas organiczny. Otóż przy odymieniu na przykład tabletką apivarolu czy sublimacji kwasem szczawiowym mamy tę substancję w ulu tylko chwilę, powiedzmy pół godziny czy godzinę, i ona działa tylko i wyłącznie na warozę, która jest na zewnątrz, poza czerwiem. W momencie, gdy teraz w ulu jest bardzo dużo czerwiu, większość tej warozy jest schowana w czerwiu zasklepionym i ta substancja kompletnie nie ma na nią wpływu, gdy odejmiemy tabletką apivarolu. Natomiast gdy włożymy paski, ten wcześniej wspomniany Biowar 500, to ta substancja czynna jest w dużo większej dawce, ale jest uwalniana bardzo powoli i przez długi okres. Pszczoły nam się wygryzają, waroza dostaje od razu po głowie tą substancją czynną, przez co ta skuteczność jest dużo wyższa. Oczywiście te paski i tak do końca, no nigdy nie ma 100%. Nigdy nie będzie leczenia paskiem tak skutecznego, jak odymienie czy sublimowanie w momencie bez czerwiu zamkniętego. Pierwszą metodą, jaką używam w swojej pasiece do walki z tym roztoczem, jest sublimowanie kwasu szczawiowego w okresie bezczerwiowym w odkładach. To są odkłady wykonane na początku maja. Dziś już są na 10 ramkach i połówce pod spodem. Niemniej dążę do tego, że zrobiłem odkład na 2 ramkach czerwiu krytego. Później poczekałem 9 dni i poddałem matkę jednodniową w klateczce. Dzięki czemu później ona się unasieniła i zaczęła czerwić, a ten czerw, który przyniosłem do odkładu, się zdążył wygryźć. I uzyskałem takie dobre kilka dni okresu, w którym nie było czerwiu zamkniętego, i wtedy dokonałem sublimacji na tych odkładach. Dzięki czemu są one, ja tak to nazywam, zresetowane i nie mają tej warozy. Może, znaczy teraz już troszeczkę będą miały, ale nie wymagają już tego leczenia paskami, czy to szczawiowymi w tym momencie, czy amitrazą, tylko później dobicie jesienne, październik, listopad. No dobrze, to był odkład, w którym łatwo jest uzyskać okres bez czerwiu krytego, gdyż podajemy nową matkę, ona się musi unasienić i zanim się unasieni, zacznie składać jaja, zanim do pierwszego zasklepienia dojdzie, to mamy ten czas, żeby wykonać sublimację kwasem szczawiowym, czy też, jak kto woli, spalić tabletkę apivarolu. Natomiast co w rodzinach produkcyjnych? Tutaj mamy rodziny, które przyjechały z Gryki tydzień temu. I co w takich rodzinach? Oczywiście też możemy uzyskać efekt bez czerwiu krytego, izolując matkę odpowiednio wcześniej, po ostatnim miodobraniu, gdzie w Polsce to przeważnie jest po lipie, koło 10 lipca. I mamy spokojnie, możemy uzyskać taki okres bez czerwiu krytego i wykonać sublimację kwasem szczawiowym, czy też, jak kto woli, spalić tabletkę apivarolu. Zależy, co kto tam ma i na jakie środki się zdaje. Oba są bardzo skuteczne w momencie, gdy nie ma czerwiu krytego. Albo jeśli ktoś nie chce izolować matki i leczyć rodzinę produkcyjną, no to musi włożyć paski, czyli substancję, która będzie się uwalniała, jak wcześniej mówiłem, codziennie
po trochu, przez długi okres i będzie bić tę warozę, która będzie się wygryzać z pszczołami. Tylko wtedy możemy wyleczyć pszczoły z warozy, jeśli mamy czerw kryty. I tutaj możemy zastosować, tak jak mówiłem, paski, no te chemiczne, czyli amitraza czy flumetryna, bajwarol, albo paski z kwasem szczawiowym. To też substancja zależy, kto na co się zdaje. Ja dzisiaj tylko mówię o metodach podawania, ale obie te metody są skuteczne. Powiedziałbym, że no paski z kwasem szczawiowym nie aż tak skuteczne jak jednak amitraza. Mówię tutaj o paskach oczywiście, o tych tradycyjnych paskach zawieszanych, gliceryna z kwasem szczawiowym w ulu. Oczywiście nie ma mowy o leczeniu bez kontroli osypu, gdyż tak naprawdę nie wiemy, co w tych ulach jest. Możemy wykonać wcześniej flotację i obliczyć to porażenie, stwierdzić, na jak wysokim jest poziomie. Niemniej ja wiem, że większość osób tego nie robi, tylko po prostu wkłada paski. Ale jeśli nie robi flotacji, tylko wkłada paski, to obowiązkowo trzeba skontrolować ilość osypu. No ja, słuchajcie, teraz mam zakładane wkładki i poszły paski. Ja wszystkie te tacki sprawdzam. Tutaj ja już to sprawdzałem przed chwilą. To kilka sztuk spadło. Kamera tego raczej nie uchwyci. Tutaj jest więcej śmieci niż warozy, ale widzę pojedyncze sztuki. To nie jest duże porażenie. Niemniej co jakiś czas trafi się rodzina, która będzie tej warozy miała więcej. Ja to wszystko już przeglądałem i na 100 rodzin znalazłem dwie, w których jest bardzo dużo warozy. W której jest bardzo dużo warozy i tam niestety musimy reagować inaczej. Ja zaznaczam takie ule, od razu cegłę daję pionowo, albo zapisuję w kartce na powałce czy pod daszkiem, że tu jest dużo warozy i ten ul wymaga specjalnego traktowania. Po prostu trzeba tą warozę dobić, żeby wyrównać, żeby te rodziny dogoniły te rodziny, w których, jak widzieliście przed chwilą, tej warozy jest niewiele. Bo tam nie wystarczy włożyć paski i traktować te rodziny tak jak te, które miały bardzo mało warozy. I ja tutaj mam zaznaczony właśnie taki ul i zobaczcie wkładkę. Zobaczcie, ile tutaj tego jest. Mam nadzieję, że to widać. No, kilkaset sztuk, może więcej niż 1000 bym nawet powiedział. I to są dwa ule. A żeby było śmieszniej, tu jest ul obok i tutaj praktycznie nic nie ma. Bo sprawdzałem. I ule z tamtej strony, co były, wyjechały, też tej warozy dużo nie ma. Więc ul obok ula. W zasadzie podobne rodziny, a tutaj taka sytuacja. No i co teraz? Co wtedy? No to jeszcze nie jest jakiś totalny dramat, ale przy bardzo dużej ilości warozy ja bym proponował pozbyć się czerwiu krytego w tym momencie i odejmić takie pszczoły, dać im nowe życie. A tamten czerw zabrać do jakiegoś stworzonego szpitala i tamte pszczoły też potem specjalnie leczyć. A tutaj po prostu tym pszczołom w tym momencie bym zabrał czerw kryty i wykonał zabieg i dał im nowe życie. Żeby szły już na czysto dalej. Jeśli tej warozy jest trochę mniej, ale dalej jest dużo i jest więcej niż w innych ulach, też zaznaczamy taki ul i dokonujemy odymienia w okresie bezczerwiowym, ale później, październik, listopad. Tylko zaznaczamy ten ul, żeby się upewnić, że na pewno nie będzie tego czerwiu krytego, choć trochę. Jak będzie pięść w październiku czy w listopadzie na środku, to możemy taką ramkę wycofać i zostawić, albo możemy wcześniej zaizolować matkę, takim późną jesienią i też odymić. Tak jak będziemy sublimować kwasem na przykład wszystkie inne rodziny, które miały mało warozy i pokazywałem i tam nie będę kontrolował za bardzo, czy jest czerw kryty, czy nie ma. Natomiast w takim ulu, w którym jest dużo warozy, obowiązkowo muszę wiedzieć, że tam nie ma czerwiu krytego i dokonuję sublimacji jesienią i wycofuję całą warozę. Ja ze swoimi pszczołami bardzo dużo podróżuję. Na wielu pożytkach towarowych stawiam pszczoły w różnych miejscach i tak naprawdę nigdy nie wiem, gdzie postawię do końca pszczoły, w jakim środowisku, ile jest warozy i jakichś chorób. Jestem bardziej przez to narażony i wszyscy inni, którzy wożą, ale i stacjonarnie pasieki, które są też, nigdy nie wiemy. Więc zawsze badajmy i sprawdzajmy, ile tej warozy jest, ale przede wszystkim sprawdzajmy, ile się osypuje tej warozy, jak już włożymy leki. Bo ja teraz, widząc, że w większości uli
tak jak mówiłem, 2 na 100 miały takie duże porażenie, w których muszę bardziej zadbać, to te 98, ja widzę, że spadły pojedyncze sztuki i ja już, to daje mi pogląd na całe przygotowanie pszczół do zimowli, bo wiem, że te pszczoły nie są pokrzywdzone, super się rozwijały, nie przeszkadzało im to i do zimy nie będę miał większych problemów, żeby te pszczoły przygotować i później z leczeniem październikowym, listopadowym też będę miał łatwo, bo wiem, co jest w tych ulach, jestem spokojniejszy przez to. Natomiast gdyby była taka sytuacja jak w tych dwóch ulach, we wszystkich, no to byłbym załamany, ale żeby do takiej sytuacji nie doprowadzić, musimy mieć kontrolę nad tym, co w tych ulach się dzieje i bardzo często sprawdzać porażenie warozy. Ja w swojej gospodarce pasiecznej bardzo duży nacisk kładę na leczenie pszczół z warozy, żeby te pszczoły do zimy nie szły z warozą, żeby były resetowane już ostatecznie w listopadzie z tej warozy sublimowaniem kwasu szczawiowego i duży nacisk kładę też na inne choroby, na wygląd czerwiu, bo to jest podstawa. Reszta mi się wydaje prosta i da się ogarnąć, ale tutaj naprawdę, no uwierzcie mi, jak oglądają mnie pszczelarze, którzy już na tej warozie się przejechali, to wiedzą, o czym ja mówię, bo ja też się przejechałem. To nie jest tak, że wszystko super wiedziałem od początku. Na początku tak lekceważyłem troszeczkę bardziej. 10 lat temu pamiętam, to takie było to leczenie, co ktoś powiedział, jak to zrobić, jak to. Naprawdę, tutaj moim zdaniem z roku na rok jest coraz gorzej, jeśli chodzi o warozę w Polsce. Ja pracowałem w pasiekach na zachodzie, we Włoszech i w Niemczech i tam było no nieciekawie, nieciekawie. Ale o tym może kiedyś indziej. Dzisiaj chciałem tylko powiedzieć, żebyście leczyli i kontrolowali efekty tego leczenia, żeby wiedzieć, czy to naprawdę trzeba leczyć, ile trzeba podać czego i reagować i jakie duże porażenie tej warozy jest. Do następnego razu. Cześć.